Pan poseł Robert Winnicki, zdalnie, rozumiem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w tych ciężkich, dramatycznych czasach powinniśmy pamiętać o tych, którzy przysłużyli się Polsce i Polakom. Otrzymaliśmy niestety wczoraj smutną informację, że zmarł radny miejski Jersey City w aglomeracji nowojorskiej, wielki obrońca pomnika katyńskiego w tym mieście, wielki przyjaciel Polski i Polaków. Tego bardzo proszę, żeby tego człowieka, pochodzącego zresztą z społeczności koreańskiej, pana Michaela Yuna, uczcić chwilą ciszy w Sejmie. Wielki odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję. Pan poseł Jakub Kulesza, Koło Poselskie Konfederacja. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek, Szanowna Pani Minister, Wysoka Izbo. Po co my się właściwie tutaj dzisiaj spotykamy? Żeby odegrać z góry ustalone role w tym spektaklu mylnie nazywanym procesem legislacyjnym? Przed kim i co chcemy dzisiaj udawać? Chcemy udawać, że podejmujemy decyzję. Wczoraj podjęliśmy decyzję o nieuzupełnianiu porządku obrad o nowelizację kodeksu wyborczego, a za kilka godzin ten kodeks wrócił z powrotem. Udajemy, że tworzymy prawo. 39 poprawek zgłoszonych przy pierwszej tarczy przez koło Konfederacja. Wszystkie z automatu zostały odrzucone. Udajemy, że wiemy, nad czym głosujemy. Po wejściu w życie pierwszej tarczy ministerstwa musiały wydać podręcznik liczący 172 strony, który i tak niczego praktycznie nie wyjaśnił. Udajemy, że zapoznaliśmy się z projektem. Na pół godziny przed pierwszym czytaniem wpłynęła treść projektu, tego projektu, który liczy ponad 200 stron, który nowelizuje ponad 60 ustaw. Udajemy, że go przeczytaliśmy, że go przeanalizowaliśmy, że zestawiliśmy z brzmieniem ustaw, że oceniliśmy jego wpływ i teraz bardzo dokładnie zrecenzujemy. I zapytamy, czy przypadkiem w nowo dodanym artykule 15ZZZZX nie ma błędu w numeracji, czy nie będzie trzeba go poprawiać w tarczy łacie 3.0. Pani Marszałek, Pani Minister, Panie Sprawozdawco, czy Państwu nie jest wstyd brać udział w tym przedstawieniu? Czy nie jest głupio tak udawać? Ale przechodząc do rzeczy, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i tak samo porządną gospodarkę i sprawne państwo i dobre rządy poznaje się w kryzysie. Jaka jest ta Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? Premier Mateusz Morawiecki dużo nam obiecywał, jak ta Polska będzie wyglądała. Mieliśmy obietnicę miliona samochodów elektrycznych, dronów. Uwaga, mieliśmy mieć przemysł kosmiczny. Zacytuję pana premiera, będziemy coraz większą pulę środków dedykować na przemysł kosmiczny, na badania, na to wszystko, żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie i usługi, żeby nasza gospodarka była bardziej nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym, w sensie idealistycznym i praktycznym. No i to nasza gospodarka natchniona idealistycznym pierwiastkiem kosmicznym przez pana premiera na czele ze spółkami Skarbu Państwa, całym tym peletonem, który wiedzie prym WIG20, z tymi licznymi instytucjami, urzędami, które tak ochoczo Państwo powołują z roku na rok, no te 7 tłustych lat przejadła. Przejadła przez biurokrację, przez klucz partyjny w przyznawaniu stanowisk i przez wyborcze rozdawnictwo. Cała nasza gospodarka przez ten szereg regulacji, wymogów, atestów, cen maksymalnych, które teraz Państwo narzucają, nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości tak zaawansowanych, kosmicznie technologicznych produktów jak maseczki, jak rękawiczki, nie mówiąc już o bardzo trudnym w produkcji płynie do odkażania.
Doszło do tego, że jeden z prezesów spółki Skarbu Państwa został bohaterem narodowym, bo uwaga, korzystając z przywileju, że urząd właśnie tą firmę zwolnił z konieczności korzystania z atestowanego alkoholu, mógł wyprodukować płyn do odkażania. Oczywiście inne prywatne firmy nie mogły tego zrobić. Agencja Rezerw Materiałowych nie ma podstawowych wyrobów medycznych, bo uwaga, musiała kupić węgiel od upadających kopalń ratowanych przez upadające spółki energetyczne. Ale uwaga, ta sama Agencja Rezerw Materiałowych miała w posiadaniu w połowie lutego, gdy już było wiadomo, jaki nasz kryzys czeka w systemie ochrony zdrowia, 63 tysiące specjalistycznych, całotwarzowych masek neoprenowych. Miała. Powiedzą Państwo, co się stało? Wysprzedali wszystko. 60 tysięcy maseczek zostało wystawionych w licytacji po 10 zł za sztukę, gdzie na rynku chodziły po 130-140 zł. Oczywiście wszystkie rozeszły się natychmiast, bo ludzie wiedzieli, że jest epidemia, że będą potrzebne. No i teraz z kilkudziesięciokrotną przebitką są sprzedawane przez prywatne podmioty. Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Też oczywiście nie ma pieniędzy dla zwalnianych pracowników, bo poszły wbrew założeniu na świadczenia przedemerytalne. Natomiast wróćmy do tarczy, do nazywanej przez Was tarczą antykryzysową, a będącej w rzeczywistości betonowym kołem ratunkowym. No i jak ta tarcza wygląda? Tak jak mówiłem, nie wiadomo, bo mało kto cokolwiek z niej rozumie. Świadczy o tym ten podręcznik na 172 strony, który dalej nie wyjaśnia, tak jak sama ustawa, czy zwolnienie z ZUS obejmuje także stronę pracownika, przez co pracodawcy nie wiedzą, jaką wypłacać pensję. Wiadomo za to, że te 5 tysięcy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, czyli przedsiębiorców zatrudniających według ustawy mniej niż 9 pracowników, ma nie obejmować tych, którzy nikogo nie zatrudniają. Wiadomo to z informacji pisma jakiegoś urzędnika, który wbrew ustawie twierdzi, że oczywiście zero jest większe niż 9. Szanowni Państwo, czego ta ustawa nie zawiera? Przyznam się szczerze, że przez te pół godziny, gdzie miałem tę ustawę w ręku, zdążyłem przekartkować te ponad 200 stron i zauważyć, że ta ustawa nie likwiduje tych 24 nowych procesów biurokratycznych, tych nowych wniosków, nie zwalnia z automatu, z narzucanych podatków, opłat, w sytuacji, gdy rząd rozporządzeniami wstrzymuje działalność gospodarczą. Czy ta ustawa działa, łata wszystkie dziury pierwszej tarczy? Być może przez te pół godziny, które minie do drugiego czytania, będzie w stanie to ustalić Krzysztof Bosak, który będzie prezentował stanowisko koła w drugim czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale jest pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Kursy ustaw mogą powiedzieć, że jeżeli pojazd nie jedzie, nie popycha się wozu, bo karmi się koniem. Tym koniem, który ciągnie gospodarkę, jest popyt. Jest konsument. Konsument. I myślmy, co z tego, że producent ma pieniądze, żeby robić ser, skoro nikt go nie kupi, bo się zamykali targowiska i ludzie nie mają pieniędzy. Co trzeba zrobić? Trzeba zlikwidować waszą targę. Trzeba zlikwidować wszystkie te ruchy, które zniszczyły polską gospodarkę, które ograniczyły wolność obywatelską. Trzeba puścić to wszystko na żywioł. Jak ludzie będą mieli pieniądze, to wszystko ruszy. Państwo wiecie, że na Białorusi nie ma żadnych ograniczeń i zginęła jedna osoba od koronawirusa. Czy rozumiecie, że Austria, Czechy, Dania znoszą te kretyńskie ograniczenia, a wy chcecie je jeszcze pogłębiać. Co trzeba zrobić, to wrócić do normalności. Wygrać koronawirusa przez powiedzenie business as usual. Nie robimy nic, a wtedy wszystko będzie działało samo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam.